W 2002 roku rozpoczęło się jedno z największych śledztw kryminalnych w Polsce. W Łodzi, drugim co do wielkości miast, dochodziło do dziwnych zgonów. Pracownicy szpitali, doktorzy, a także pracownicy pogrzebowi byli zamieszani w sprawę. Oto prawdziwa historia morderców z karetek. Pierwszą dziwną historią, jaką usłyszałam o Łodzi, było to, że ludzie biją lekarzy na ulicach i rzucają kamieniami w ambulanse. Pacjenci w zagadkowy sposób umierali w karetkach. Czterdziestu sanitariuszy zostało aresztowanych. Natomiast urzędnicy milczeli. Nie miałam do kogo się zwrócić. Jedna wielka luka. Nekrobiznes. Mordercy z polskich karetek. Niespodziewanie udało mi się znaleźć trop w tej historii. Wsiadłam do pierwszego pociągu z Warszawy. Była próba brutalnego zabójstwa na mężczyźnie, który postawił zarzuty wobec pracowników karetek i ujawnił je prasie. Mężczyzna przeżył. Pan Skrzydlewski, największy przedsiębiorca pogrzebowy w Łodzi. Tamtego dnia przybyłam do miasta, w którym było nam się spotkać. Dzień dobry, panie prezydencie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry państwu. Wszystkie panie obdarzymy kwiatkami. Panie też, chociaż takim tulipanikiem, proszę pani. Tu panią, bardzo proszę. Same kobiety, panowie, nie, bo by ktoś pomyślał, że jestem w jakiejś mniejszości. Pan Skrzydlewski zajmował się kwiaciarnią, którą otrzymał, kiedy jego matka odeszła na emeryturę. Obecnie posiada sieć pałaców z kwiatami z przodu i strumnami z tyłu. Pan Skrzydlewski jest hojnym darczyńcą dla szpitala dla dzieci z porażeniem mózgowym. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci. No, to mnie... Dziękuję bardzo. Cała ta akcja mogła się odbyć tylko za zgodą samej osoby dzisiejszego dnia, prezydenta jednego dnia, pana Witolda Skrzydlewskiego. Dzięki niemu, dzięki jego darowi serca, ten cel zostanie osiągnięty. To jest bardzo duża kwota, przewyższająca dotychczas wszystkie inne licytacje przeprowadzane na terenie kraju. Panie prezydencie, w sądzie łódzkim toczy się proces. Kto i dlaczego miałby usiłować pana zabić? To znaczy się, już jest ustalone kto, ustalone jest dlaczego.
Myślę, że ja nie powinienem tutaj w tym dniu akurat to mówić. Ale kto i dlaczego? Bardzo przepraszam, skupmy się może w dzisiejszym dniu i przy tej okazji na tematach związanych. Proszę panią, przepraszam bardzo. Nie. Przepraszam bardzo, dzisiaj nie jest ta okazja. Tak. Proszę nie odpowiadać na te pytania. Nie ma dzisiaj okazji do odpowiedzi na te pytania. Bardzo panią przepraszam. Skończyliśmy ten wywiad. Dziękuję państwu bardzo. Proszę o opuszczenie tego pomieszczenia. Dziękuję państwu bardzo. Przepraszam pana najmocniej. Bardzo państwa przepraszam. Nie przewidywałem, że to w ten sposób będzie wyglądało. Bardzo państwa przepraszam. Przepraszam pana bardzo. W tym momencie myślałam, że próba zamachu na jego życie wynikała z faktu, iż Skrzydlewski rozmawiał z prasą. Ale myliłam się. Dotknęłam jego czułego punktu. Kiedy próbowałam się do niego dodzwonić, odkładał słuchawkę, gdy tylko rozpoznawał mój głos, a gdy przychodziłam do jego biura, odsyłali mnie. Nie miałam pojęcia, jak wpływową osobą był Skrzydlewski. Był burmistrzem Łodzi przez 8 lat, 2 pełne kadencje. Mówi się również, że był jednym z 3 najbogatszych ludzi w Łodzi. Był również prezesem jednego z najlepszych klubów piłkarskich w Polsce oraz byłym prezesem Związku Przedsiębiorców Pogrzebowych. Gdzie jest pan Skrzydlewski? Pan Skrzydlewski do dzisiaj nie wiem, gdzie jest, chyba przyjedzie na mecz dopiero. Nie, bo jego samochód tutaj stoi, jest gdzieś na stadionie. A tam w tym biurze zarządu nie siedzą w każdym razie. Nie, proszę pani. Firma Skrzydlewskiego rozrosła się z małej kwiaciarni do firmy zatrudniającej 400 pracowników oraz z własnym cmentarzem. Kontrolował ponad 60% wszystkich pogrzebów w Łodzi, mieście o ponad 1 milionie mieszkańców. Głównym podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa był Tomalski, pracownik lokalnej kostnicy. Powiedział, że Skrzydlewski użył swoich wszystkich wpływów, aby go terroryzować. Gdy Tomalski poszedł na policję, sprawy wyrwały się spod kontroli. Zatrzymuje mnie facet na ulicy i mówić i na policji na temat Skrzydlewskiego, no to on mi sprzeda noża. To było wszystko cholernie realne. Zgłaszałem się na policję, zgłaszałem się do prokuratury, zgłaszałem się do CBOS-u, do CBOS-u, gdzie miałem kontakt z panem Teperem. Pan Teper najpierw zapewnił mnie, że sprawę załatwi. Później przyszedł i stwierdził, że on ma czerwone światło, nie może ruszyć pana Skrzydlewskiego. Ja już w tym nic nie rozumiałem. Jacek Pomorski. Teraz proszę do siebie, raz jest do porozumienia. Gdzie ktoś Tomalski? To mi to Skrzydlewski zrujnował moje życie i moją rodzinę. Nikt więcej. Ja nie miałem żadnych wrogów. Wiem, że to jest człowiek bardzo bezwzględny, że to jest człowiek, który nie wie, co to znaczy odmowa tego, co on mówi. To jest człowiek, który no, po trupach idzie do celu. Mówi, że jest katolikiem. Ja nie wierzę w to, że on jest katolikiem. To jest człowiek, który no, wierzy chyba w diabła, satanista. Inaczej go nie można nazwać. Ja tego nie przeżyję. Po mnie przyjedzie firma Haskrzydłowska, więc tam przybywiezie. No, jestem skończony człowiekiem. Gdy zapytałam Tomalskiego o powód zamachu na Skrzydlewskiego, powiedział, że powinnam przyjść na rozprawę, a sama zrozumiem. Była to również dobra okazja, by ponownie spotkać się ze Skrzydlewskim.
udzielam głosu oskarżycielowi. Proszę bardzo. Otóż, Wysoki Sądzie, bohaterowie tego dramatu to z jednej strony pokrzywdzony Witold Skrzydlewski, także jeden z łódzkich przedsiębiorców pogrzebowych, osoba zaufania publicznego, przez dwie kadencje wybierany do Łódzkiej Rady Miejskiej, wspierający sportowców, wspierający ludzi kultury. Z drugiej strony na tej sali siedzi oskarżony Tomalski, laborant sekcyjny, pracujący od wielu lat w Wojskowej Akademii Medycznej. Okazuje się, że oprócz pracy zawodowej laboranci sekcyjni odpłatnie ubierali zwłoki i początkowo przez kilka lat osiąga właśnie w związku z tym znaczne dochody z tego ubierania zwłok. Prowadzi z kilkoma osobami własną działalność gospodarczą. Natomiast w sytuacji, kiedy firma Witolda Skrzydlewskiego uruchamia swoją chłodnię, mniej zwłok trafia do Wojskowej Akademii Medycznej. Dlaczego miało miejsce to zlecenie? Dlaczego miał zginąć Witold Skrzydlewski? Otóż wyraźnie mówił, że spodziewa się, że kiedy zginie Skrzydlewski, to Tomalski będzie miał więcej pieniędzy. Oskarżonego Tomalskiego, który dopuścił się ponad wszelką wątpliwość zarzucanego mu czynu, należy surowo ukarać, o co Wysoki Sądzie wnoszę. Dziękuję. Słuchamy, panie Tomalski. Wówczas na tym spotkaniu Witold Skrzydlewski zaproponował mi współpracę. Miałem przekazywać dane wszystkich zmarłych, którzy trafiali do szpitala WAM. Miałem przekonywać rodziny zmarłych, że jeżeli już na przykład część załatwiły rzeczy, prawda, w innej firmie pogrzebowej, do firmy H. Skrzydlewska. To miało wyglądać w ten sposób, że miałem opluwać firmę, która załatwiała już, czy wzięła się za załatwienie, a chwalić firmę H. Skrzydlewska. I wówczas ja powiedziałem, no niestety ja na takie coś nie idę. Żona Tomalskiego, siedząca z tyłu na rozprawie, zasugerowała mi, abym znalazła mężczyznę o nazwisku Zomera. Dopiero później zdałem sobie sprawę, dlaczego mieszkał on w innym mieście. Ukrywał się. Dzień dobry, witam. Witam pana. Bardzo miło. Mi również. Chciałabym się dowiedzieć, tak jak już rozmawialiśmy, chciałabym porozmawiać między innymi o panu Tomalskim, dowiedzieć się właściwie, co to jest za człowiek, Jacek Tomalski, pana zdaniem. No, człowiek, który otoczył się gronem osób, które go popierały, lubił mieć dużo do powiedzenia, rządzić, lubił pieniądze, również lubił je wydawać. Czy był to człowiek chciwy na przykład? Czy on z chciwości mógł się... Nie, jego chciwość polegała na tym, że lubił rozdawać, żeby zarobić. Także człowiek nawet z tego, co słyszałem, był nazywany, tytułowany pułkownikiem, lekarzem. Natomiast głupota jego polega na tym, że zabrnął za daleko. Jeżeli ktoś ma koronę, to nie trzeba nakładać jeszcze jednej, bo one się nie utrzymają. Miał jedną i był dobry. A wtedy tak się zdarzyło, że ten człowiek potrafił zorganizować grupę 40 firm, nie tylko zakładów pogrzebowych, ale pokrewnych. I on to zrobił, skrzyknął, miał to w swoim ręku. I dzisiaj, czy szanowny pan Witold powie tak czy inaczej, ja twierdzę, że się bardzo tego bał. Wyglądało więc na to, że Skrzydlewski i Tomalski walczyli o władzę w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Pogrzebowych. Skoro jednak Tomalski był na szczycie, dlaczego chciał zabić Skrzydlewskiego? Czy to miało jakiś sens?
Zomera zachęcił mnie do ponownego zadzwonienia do Skrzydlewskiego. Mówił, że Skrzydlewski jest wyrozumiałą osobą. I ku mojemu zdziwieniu nagle okazał się przyjazny. Zaoferował mi nawet, że podrzuci mnie do sądu, gdy będę opuszczała jego biuro. Ni stąd, ni zowąd kompletnie mi ufał. Zostawił mnie nawet samą w jego głównym biurze. Jego przyjaciół, jak i koneksje było łatwo zauważyć. Być może właśnie o to mu chodziło. Ale ja chciałam dowiedzieć się tylko, dlaczego Tomalski chciał go zabić. Panie Witoldzie, co pan właściwie takiego zrobił, że Tomalski i paru facetów zrzuciło się na płatnego mordercę? Czym pan ich tak rozjuszył? Jestem jak niedźwiedź, bo jestem ociężały, tęgi. Ja mogę drzemać i jak niedźwiedź jakby śpię, prawda? I oni mnie obudzili. A niedźwiedzie, jak się obudzi z takiego snu zimowego wcześniej, to on jest bardzo zły. A jak oni to obudzili pan? Ten Tomalski umiał tej całej głupiej bandzie, proszę pani, tym innym zakładom zrobić z mózgu wodę, że oto, proszę państwa, to wszystko, że oni mają mniej roboty, to jest wina Skrzydlewskiego. Skrzydlewski robi 500, 1000 pogrzebów, kurde, może 2000. To jakby robił takie ilości, to chyba by jednego żywego w Łodzi nie było, tak? Świadkowie wspomagający Tomalskiego pochodzili ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pogrzebowych, w którym oboje kiedyś zasiadali. Czy słyszała pani, żeby pan Tomalski miał jakieś kłopoty dotyczące zastraszania jego osoby? Tak, pan Tomalski otrzymywał masę, tak twierdził, telefonów z groźbami o każdej porze dnia i nocy. Następne za to było spalenie jego samochodu. Czy pan Tomalski groźby łączył ze Skrzydlewskim, czy z inną osobą? Tak. A z czego takie wnioski, żeście wyciągali, wy wszyscy? Ponieważ te telefony i wszelkie inne niepowodzenia pana Jacka dopiero zaczęły mieć miejsce po tych pismach. Te pisma w sprawie USC w jakiś sposób utrudniały działalność z firmy Skrzydlewskiego, tak? Tak. Może pani pozostać na sali, ewentualnie wyjść, jak sobie pani życzy. Jeżeli będzie pani wychodzić, to poproszę pana Korocha. Świadek Krzysztof Koroch zeznaje. Na pytanie obrońcy, tak? Proszę pana, czy słyszał pan kiedykolwiek, żeby ktoś panu Jackowi Tomalskiemu groził, czy żeby pan Jacek Tomalski się czegokolwiek bał? No tak, tam spalono mu samochód. Dokładnie, czy otrzymywał jakieś groźby? Znaczy no, z tego co mówił, to podobno tam grożono jego córce. Do szkoły ją odprowadzał. Czy pan miał jakiś pogląd, pański pogląd, może wynikając z jakiejś wiedzy, że kto za tym mógł stać? Miał pan jakiś pogląd, a może ma pan teraz taki pogląd? Wtedy to był Włodzimierz Sumera. Proszę pana, czy pan Sumera w tym czasie, kiedy się spalił samochód, to był czyim pracownikiem? Czy pan wie? On miał firmę Non Omnis Moria. Proszę pana, czy te firmy były powiązane z firmą pana Skrzydlewskiego w jakiś stopniu? Czy oficjalnie, to nie wiem. Nieoficjalnie raczej tak. Tomalski udowodnił w sądzie, że został bezpodstawnie zwolniony z pracy. Jego szef posądził go, iż zamówienia pochodzą od dyrektora szpitala, a Skrzydlewski użył swoich koneksji, które doprowadziły do zwolnienia z pracy Tomalskiego.
Tomalski był do tego stopnia wzburzony, że zaczął rozmyślać o podłożeniu bomby Skrzydlewskiemu. Aż któregoś dnia pojawił się płatny morderca. Był telefon. W zasadzie ktoś się powołał na przyjaciela. Spotkałem się z człowiekiem. I były to trzy spotkania. Na pierwszym spotkaniu mężczyzna stwierdził, że on mi pomoże rozwiązać mój problem ze Skrzydlewskim. Na drugim spotkaniu pytał mi się, czy chcę go zabić, czy nie. Stwierdziłem, że tak, no, że mnie wszystko jedno. Dla mnie było najważniejsze, tak jak ja jemu powiedziałem nawet, najważniejsze jest to, żeby ten człowiek dał mi święty spokój. No i ustaliliśmy kwotę, że to będzie 50 tysięcy. Na trzecim spotkaniu wręczyłem w samochodzie, dałem mu kopertę z kwotą 25 tysięcy, bo pierwsza rata miała być 25 tysięcy i druga rata miała być następne 25 tysięcy. Ja nie myślałem po prostu, mnie nic nie interesowało, mnie interesowało tylko to, żeby ten człowiek dał spokój mnie i mojej rodzinie, nic więcej. Tomalski zaplanował, że Skrzydlewski ma zostać zastrzelony podczas obrad Rady Miejskiej. A w tym miejscu miałby spocząć. Skrzydlewski wybudował już swój nagrobek. Niepotrzebne jest dodawanie, że jest tam również miejsce spoczynku jego dziadków. Uzgodniono, że w dzielnicy Śródmieścia, jak będę wychodził z urzędu, mają mnie rozwalić. Po co? Żeby jeszcze mnie po śmierci denerwować, kurczę, bo by mnie moje zwłoki zabierała moja konkurencja, klepsydra, i zawiozła do niego do WAM-u. A on by tam mi się nade mną pastwił. Chyba bym mu na tym stole ożył, no. Ale tego, o czym nie wiedział Tomalski, to to, że mordercą był tajniak z mikrofonami pod kurtką. Dowódca policji o pseudonimie Jerzy Killer. Więc Jerzy Killer wziął od niego tam, ile tam, 25 tysięcy złotych. Jurek Killer. Co to jest? Ja taki film oglądałem. Jerzy Killer. To smutne, że nawet policja potrafiła tak zażartować z idioty. No i z tym Jurkiem się układał tam na kasę, prawda, był sfilmowany i tak dalej. A więc gościu chciał się ukryć w szpitalu, a że miał taką przypadłość, że tam coś serce mu nie domagało, jakieś tam zawały i tak dalej. Więc zawezwał karetkę, że on jest chory na tę okoliczność, no nie? To jest dobry taki... Znaczy, dobry pomysł na schowanie się. No i cóż, no przejechała karetka po niego, ale zielona. Tomalski wiedział, co oznaczają zielone ambulanse. Kiedy wyglądał zza okna, widział, że przyjeżdżają one obok szpitala i jadą prosto do więzienia. Kościół katolicki w Polsce jest najważniejszą, najbogatszą i prawdopodobnie najbardziej wpływową instytucją w kraju. A to wszystko, wie pani, to co tu pani widzi?
to nie mogę głośno mówić. W nowym roku ten budynek i to też to wszystko zburza. Skrzydlewski jest osobą o bardzo dużych koneksjach, ale jest jedna znajomość, która pozostaje jedną z najbardziej strzeżonych. Podczas 8 lat, gdy był burmistrzem miasta, przekazywał całą swoją wypłatę na rzecz kościoła. Jego firma ma wyłączność na wszystkie pogrzeby na cmentarzach katolickich w Łodzi. Ile pan sprzedał w tym miesiącu pogrzebów? 5. No. Także to po prostu, my tu nie mamy szpitala, nie jesteśmy tu w dzień i w nocy, to jest ta różnica. Także, ale myślę, że jak będziemy mieli tam swoją chłodnię, wszystko, coś tu pomyślimy z tym cmentarzem, co tu jest ten katolicki, to będziemy mieli z górki. Tam dzisiaj jest administracja w tamtym budynku cmentarza, widzi pani w tamtym po lewej stronie. A pomyślimy, że wie pani, jak będzie administracja. Domyśla się pani, no nie? Już pan załatwił? Proszę pani, wyroki boskie są niezbadane, no. Kiedy nagle 40 sanitariuszy zostało aresztowanych, doktorzy i kierowcy karetek byli bici na ulicach tego dnia. Ludzie byli oburzeni. Gazety doniosły również, że podejrzanymi są nie tylko lekarze i sanitariusze, ale także przedsiębiorcy pogrzebowi. Według prasy cała sytuacja rozpoczęła się w momencie wejścia gospodarki rynkowej. Rząd rozpoczął dotowanie pogrzebów w równej mierze dla wszystkich. Prywatne przedsiębiorstwa pogrzebowe rosły jak grzyby po deszczu, a konkurujący między sobą przedsiębiorcy rozpoczęli szalony wyścig o ciała. Przedsiębiorcy pogrzebowi byli oskarżeni o opłacanie ekip z karetek. Ekipy z karetek były podejrzane o nieratowanie życia pacjentów w celu dostarczenia ciał dla przedsiębiorstw pogrzebowych. Łapówki były tak duże, że w końcu zrównały się z miesięcznym zarobkiem kierowców karetek. Gazety pisały również, że osobą, która zaczęła mówić głośno, był Zomera. Był początkowo artystą, ale nie wystarczało to na jego utrzymanie, więc został sanitariuszem. W momencie, gdy dotacje z pogrzebów były tak duże, został przedsiębiorcą pogrzebowym. Był synem sławnego prawnika, lecz dzisiaj jest bezdomnym, bezrobotnym i żebrze pieniądze na ulicy. Kiedy dałam mu trochę, bez problemu opowiadał mi o tym, jak traktował ludzi z karetek w momencie, kiedy otworzył swoją firmę pogrzebową. Proponowałem telewizor, coś do spania, to takie smutne. Normalnie, woziłem im wodę. Nie było tak, żebym widział kogokolwiek po gotowi pijanego. Ale po pracy, no wiadomo, mężczyźni sobie po prostu tak organizowali czas, że sobie robili imprezę czy gdzieś szli. I woziłem im łódkę. A potem? Zdarzyło się, że może koniak. Wiadomo, że na Dzień Kobiet, dla wszystkich pań, które tam pracowały, były kwiaty. No to normalne, jakieś tam bomboniery i tak dalej. Ale później okazało się, że ktoś mnie przeskoczył. Był lepszy. Dawał pieniądze. Znajomym różnym w żartach mówiłem, że słuchaj, jakbyś zasłab, to jak pogotowie wjedzie, no to powiedz, że tyle i tyle płacisz za ratowanie, tak? Bo nie wiadomo, ja broń Boże, nie chcę tu nikogo pomawiać, ale
Ale czy tak do końca wtedy ktoś tam kogoś pompuje, to serce ratuje, no to jest to tak różnie. Tutaj tą ulicą właśnie jeździ Tomalski. Jeździ? Ty jeździł? Jeździ, bo tam jest na końcu więzienie, gdzie on siedzi. Aha, tu go położą na proces. Tak, i podczas tego zobaczył już, co myśmy tu wybudowali. Widzicie, to jest chata szydłowska. No wszyscy powiedzieli, że za tym wszystkim może stać Sumera, ale jednocześnie za spalenie mojego samochodu, że może stać Sumera, ale jednocześnie wiedziałem, że zresztą to wszyscy się z tym zgadzali, że Sumera bez zgody i wiedzy Skrzydlewskiego by nic nie zrobił, pracując w firmie Nonon Smory. Nie mogąc mnie zgłębić inaczej, prawda, doprowadził mnie do totalnego rozstroju nerwowego. O tym wiemy. Też pan, to pan już mówił ci... Zdecydowany byłem w sumie na wszystko, żeby tylko zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie. A w szczególności córce, prawda? Tak, bo mieli z niej zrobić K, a pana głową mieli grać piłkę, tak? Tak. No, to wiemy też. No. A ja w sumie, powtarzam się, prawda, ale powtarzam to samo. Ja w sumie nie szukałem, prawda, zabójcy. A Witold Skrzydlewski dowiedział się, prawda, że ja takie rozmowy przeprowadzam. Najprawdopodobniej, to jest moja ocena, prawda? To jest tylko moja ocena, że dowiedział się o czymś takim, wiedział, w jakim jestem stanie psychicznym i po prostu podstawił mi takie osoby i policja zrobiła po prostu swoje. Skrzydlewski rozpoczyna pracę o 5 rano. Śpi w swoim biurze na małym łóżku przez cały tydzień. Z tego, co zauważyłam, jedyną rzeczą, na którą wydaje pieniądze, jest jego drużyna żużlowa. Mówił, że życie dla niego jest jak wyścig. Na kurtkach jego zawodników jest motto: wyprzeć, a trafisz do Skrzydlewskich. Zespołu od 5 sezonów w Opolu, Sławomir Dudi Dudek. Pewnego ranka podczas inspekcji jednej z siedzib Skrzydlewski odkrył, że jeden z jego pracowników uciekł z kasą. Takich rzeczy się nie robi i ten pan bardzo mocno to zapamięta, że takich rzeczy się nie robi. Wyskoczysz, cyk, cyk i już. I po bólu. Jego kurwa ma nie być dzisiaj. No 2 metry pod ziemią ma się znaleźć, no. Prawda? No oglądamy samochodziki, synkowie. Jak to jest? No nie. Dobrze jest. Czyja to bryczka? Jacki. Jaćka! Otwieram. To on nie mówi. A czyj to jest? No to co ty nie wiesz? To jest pierwszy nawciarz we firmie. Jeśli wyjeżdża trzeźwo samochodem, to jest to nieszczęście. Zazwyczaj jest po jednym głębszym. Trzeba sprawdzić, czy panowie nie mają kart. Czasopis porno. O, no kolego, czyje to jest? Ty, bierz te buty, ty, Tomek. Weź te buty. Czy to nie moje? Czyje to buty? A to tego. Coś tak kogoś bez butów pochować? No to pieczak. Pojawiły się dowody wskazujące na to, że duże pieniądze zamiast do rodzin trafiały do przedsiębiorców pogrzebowych. Dogadali się oni bowiem, iż pokwitują odbiór ciała natychmiast po zgonie.
Wiedzieli, że pół godziny po tym, jak ktoś umiera, nikt z krewnych nie będzie w stanie przeczytać czegokolwiek. W tym momencie dotacja z pogrzebu warta kilka tysięcy była legalnie przekazywana do przedsiębiorcy pogrzebowego. Żona Tomalskiego powiedziała mi, że Skrzydlewski nie był bez winy, jeżeli chodzi o ten cały nekrobiznes. Powiedziała, zapytaj o to mojego męża. Co to znaczy, jak pan mówi, że pan Skrzydlewski tu będzie siedział? Pani Maniko, dam może taki drobny przykład. Bo to, że pan Skrzydlewski jest tam powikłany w pewne rzeczy, to wyjdzie. To wyjdzie samo przez się. W jakie rzeczy jest uwikłany? Jeszcze raz powiedziałem, pani Moniko, ja bym nie chciał za prokuraturę pewnych rzeczy zrobić. Poczułam, że powinnam skonfrontować przypuszczenia Tomalskiego ze Skrzydlewskim. Bo tak naprawdę pomysłodawcą pogotowia to jest ojcem chrzestnym, to jest Tomalski, niech to inny. Tego systemu? Tego systemu, proszę pani. To jest jego system. Przecież jego żona pracowała w statystyce, wydawała karty zgonów w pogotowiu. No. To jest jego system. Dlaczego on ten system wymyślił? Dlatego, żeby mieć osoby zmarłe, proszę pani, do ubierania, bo woziły wszystkie do jego chłodni. Tak? No. Myślę, że po prostu ta sprawa musi mieć taki swój finał, że może ja umrę na serce i się skończy, albo tamten umrze na serce i się skończy, bo tu innego widać finału nie będzie. No. Czyli albo on, albo pan. Tak mi się wydaje. No. Sprawa Tomalskiego dobiegała końca i nadszedł czas, aby obrona zabrała głos. Prowokacja policyjna jest to nieznana kwestia do niedawna w naszym ustawodawstwie. W tym momencie mamy do czynienia z prowokacją czynną, najbardziej niebezpieczną, ponieważ ona doprowadza do ujawnienia i do spowodowania przestępstwa, które w rzeczywistości mogło w ogóle by nie istnieć. Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich jest autorytetem papież, ale właśnie on przebaczył. Pokrzywdzony Skrzydlewski jest wychowany w wierze chrześcijańskiej i myślę, że też na pewno mógłby przebaczyć oskarżonego Tomalskiemu, a oskarżony Tomalski naprawdę na to czeka. Dziękuję. Ja wiem, Wysoki Sądzie, że teraz muszę ponieść konsekwencje mojego czynu. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to było bardzo złe, bardzo mi jest przykro z tego powodu. Ja przepraszam pana Skrzydlewskiego, że coś takiego chciałem zrobić. Przyłączę. Czy chce pan coś jeszcze powiedzieć ponadto? Mnie osobiście jest szkoda tutaj oskarżonego Tomalskiego i gotów byłbym mu wybaczyć, gdyby nie to, że już dwukrotnie z więzienia próbuje to samo zrobić. Już dwie osoby, potoczy się postępowanie w tej sprawie, nie jedna, tylko dwie. Więc myślę, że trudno jest żyć człowiekowi, który musi się cały czas do tyłu oglądać. Dziękuję. Chce pani wyjść? Maniuchu.
Pan się nie czuje? Tak, trochę. Nie pan usiądzie. Wysoki sądzie, może z 15 minut przerwy. No oczywiście. To jest dla mnie za ciężkie. Niech pan przerwie. Jakby pani dała radę powiedzieć, jak pani będzie przyszłość. Swoją bardzo czarną, córki również, jest szkalowana w szkole. Chodzą za nią, wyzywają ją, że to idzie córka bandyty. Jak idę właśnie na widzenie tam do więzienia, żeby zobaczyć się z tatą, to mam 500 tematów i nie rozmawiałam o tym z tatą, tylko się raz spytałam, czy to prawda. Oczy mu się zaszkliły, ja się rozpłakałam i nie uzyskałam. Wyrok w sprawie Tomalskiego nie został ogłoszony w jego obecności. Skrzydlewski usłyszał go w sądzie tego samego popołudnia, natomiast Tomalskiemu został doręczony on faksem do celi. Co jest? Nie, jeszcze nie wiesz. Dobra. To Tomalskiego. To Tomalskiego. Tomalski, wyrok sądu. Przepraszam bardzo, czy ja się mogę gdzieś odwoływać? Coś tu nic nie napisali? To już jest po apelacji. No ja wiem, ale to po apelacji, ja wiem, że wyrok jest prawomocny, ale chyba jest dalej jakaś forma odwołania. Kasacja, nie kasacja, inne rzeczy. Ja nie mam prawa? No to nasz sąd to jest piękne. Teraz tylko chłopcy. Albo. Tomalski został skazany na 12 lat za próbę usiłowania zabójstwa. Po tym wszystkim widać, pani Moniko, jedno, że w łódzkim sądzie nie liczy się sprawiedliwość, nie liczy się prawda, liczy się tylko skurwysyństwo, pieniądze i układy, nic więcej. Skrzydlewski to już mi powiedział w 2001 roku, że właśnie taki wyrok dostanę. I taki dostałem. To o czym tu mowa w ogóle? Jaka tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest ta sprawiedliwość? Łódzki sąd i sprawiedliwość? Nie ma takiej możliwości.
Korupcja na korupcji i korupcją pogania, nic więcej. Za zlecenie. Panie Witoldzisz, jest pan zadowolony z tego wyroku? No nie wiem, czy można być zadowolony. Wolałbym, żebym w ogóle nie był w sądzie, prawda? Żeby ta rzecz nie miała w ogóle miejsca. Przebaczył pan Tomaszkiego? Ja jemu przebaczyłem, dlatego że ja uważam, że on naprawdę dało się podprowadzić innym ludziom. On sam nie miał tych pieniędzy, jeśli... No, proszę państwa, no, ja nie jestem od takich spraw, ale myślę, że on zrozumie to, że stał się narzędziem w ręku innych ludzi. No. Pan wziął winę na siebie, zachował się według mnie charakternie, jak mężczyzna. No. Nie chciałbym o tym więcej mówić, bo to troszeczkę mnie dzisiaj dotknęło. No. Pierwszy raz. Tak jest życie, prawda? No, nie przypuszczałem, że mnie dzisiaj to tak dotknie. Ale co pana tak najbardziej dotknęło? W środowisku nie ma potępienia ten człowiek. Nie ma. Wszyscy się go litują, wszyscy nadal plują na mnie. Wszyscy mają pretensje, że ja żyję. No. To więc to jest najgorsze. Wątpiłam, że Tomalski popełni samobójstwo w celi. Chciałam jednak powiedzieć jego żonie o reakcji na wyrok. Nasza rozmowa przekształciła się w dosyć otwartą. No, za jednym zamachem. Gdybym w ogóle mogła zacząć. Tak, cofa pani czas do 1988 roku. W życiu bym nie wyszła za mąż. Nie zrobiłabym tego głupstwa drugi raz. Za Jacka. Niestety. I ona to wie. Ale wtedy wychodziła pani za mąż z miłości. Nie, z rozsądku. Bo córka już miała 6 lat i za chwilę szła do szkoły. Po prawo tutaj, elegancko. No więc otworzyliśmy tam taki budyneczek, nieduży, pomalowaliśmy go na niebiesko-biało, w sobotę został poświęcony, w poniedziałek rano dzwoni chłopak, żebym trochę białej farby przywiózł. Ja mówię, co, opisali? Nie, mówi tu tego, no to jadę. Podjeżdżam samochodem, wychodzę, staję przed tym budynkiem i czytam. Skrzydlewski to chuj. No, mówię, może być. Skrzydlewski to kurwa. No, mówię, niech będzie. Ale Skrzydlewski to stary pedał. To już przesadał mnie, trzeba kogoś w mordę walić. Ale nie było kogo za bardzo, bo sami starsi ludzie byli. I wszyscy myśleli, że ja to zamaluję szybko. Natomiast ja mówię, niech będzie. Niech będzie. I zaczęły wycieczki, wszystko. I zaczął się ruch w interesie, żeśmy sprzedali. Zakładałem, że w pierwszym miesiącu, jak sprzedamy 5 pogrzebów, to wszystko. A żeśmy sprzedali 14. Ale jak żeśmy zamalowali, to teraz mamy mały ruch. I się zastanawiamy, czy nie namalować, kurde, teraz. Drugi raz, no. Także to jest wesoło, no. Chciałam się jeszcze zobaczyć z Tomalskim przed powrotem do Warszawy. W Polsce mówienie na ty zależy od tego, czy jest się z kimś w bliskich relacjach. Jedyną osobą, od której słyszałam, że nazywała go Witek, była jego matka. Prowadzicie moje wspomnienia, zacząłem pisać wspomnienia swoje. Z czasów, kiedy pracowałem w Pogotowie, później praca moja cała w tym.
całe nieporozumienia z Witkiem. No wszystko zacząłem z nudów. Witek? Tak, Witek. Kolega? Byliście kolega? Byliśmy kiedyś. Byliśmy na dość dobrej stopie. To przez okres około, ja wiem, od 91 roku do 98 roku. Do czasu, kiedy ja zostałem przewodniczącym Łódzkiego Stowarzyszenia. To się ta znajomość urwała. Zaraz przed tym, jak ja zostałem tym przewodniczącym, dostałem propozycję takie nie do odrzucenia, które odrzuciłem, już wtedy podpadłem bardzo mocno. Znaczy, współpracy z Witkiem bardzo mocnej na zasadzie, że wyeliminowania wszystkich, a zostawienie tylko firmy jednej. Co się stało? Dotarły do mnie najnowsze wieści. Jeden z sanitariuszy przyznał się do tego, że podał leki co najmniej 11 pacjentom i przekazywał ciała bezpośrednio do przedsiębiorców pogrzebowych. Podawanym lekiem był Pawulon. Ani dane, ani twarz sanitariusza nie były ujawnione. Nazywany był po prostu podawacz Pawulon. W Polsce głównymi przesłuchującymi są sędziowie, a na wokandzie toczył się jeden z najtrudniejszych procesów. Niestety oskarżenie nie miało dowodów i skazane było na to, aby oprzeć się na spowiedzi człowieka, który podawał Pawulon. Anonimowym mężczyzną okazał się pan Nowocień. Zrozumiał pan treść aktu oskarżenia? Tak, proszę sądu, zrozumiałem treść aktu oskarżenia. Proszę oskarżonego. Oskarżonemu w procesie karnym przysługuje szereg uprawnień. Jedno z nich, chyba najważniejsze, to uprawnienie do złożenia wyjaśnień w sprawie. Proszę sądu, będę chciał złożyć wyjaśnienia w tym zakresie. Pouczony oświadcza, iż chce złożyć wyjaśnienia, słucha sąd i myślę, że wszyscy tu zgromadzeni pańskich wyjaśnień. Wyjaśnienia moje złożone w prokuraturze podczas toczącego się śledztwa nie stanowią prawdy. Były złożone pod silną presją strachu, nakłaniania mnie do takich wyjaśnień, jakich życzy sobie oskarżyciel. Tam tylko w obecności prokuratora, który bym powiedział, że naskoczył na mnie, i mówi, Nowocień, ty chyba nie chcesz teraz tego wszystkiego odwołać, bo inaczej to zobaczysz, ja tak zrobię, że ty stracisz życie. Takie były dosłownie Przepraszam, niech pan powtórzy tą ostatnią wypowiedź. Tak pan prokurator powiedział. No właśnie nie wiem jak, bo pan w zależności od, nie wiem, od humoru, że urazu, jeżeli będę chciał odwołać te wyjaśnienia, bądź też cokolwiek zaprzeczyć, to zobaczysz, Nowocień, że ja ci załatwię, że ty stracisz życie. Jeden z dyżurnych w pogotowiu był osobą, która zaczęła podejrzewać, że pacjenci są zatruwani. Zaczął więc sprawdzać zużycie lekarstw przez załogi w karetkach. Pawulon jest lekiem, który normalnie jest używany bardzo rzadko. Okazało się jednak, że w tym przypadku jego zużycie było niesamowicie wysokie. Wracając do domu, nie mógł przestać o tym myśleć. Pawulon jest używany jako niezbędny składnik przy użyciu respiratorów.
Tego wieczoru wrócił do pracy i sprawdził w księgach użycie respiratorów. Było zerowe. Uważa pan, że to możliwe, że ktoś zabijał Papulona? Pani, nie mogę tego wykluczyć. To jest lek, który użyty w tym celu powoduje śmierć, no chyba najgorszą z możliwych dla człowieka. Dlaczego? Uduszenie się przy zachowaniu pełnej świadomości do końca. I bez możliwości obrony jakiejkolwiek. Ci ludzie nie są w stanie ruszyć ręką, obronić się, krzyczeć, czy nawet cokolwiek wyszeptać. Ale ja pytam o Pawulona, pan tutaj w kilku protokołach opowiada bardzo precyzyjnie o sposobie działania Pawulonu, czasu, w jakim człowiek umiera. Panie Nowocień, pan słucha. Czasu, w jakim człowiek umiera, reakcji organizmu, wyglądu człowieka po śmierci. Są rzeczy, których nie wie, nikt tu nie widział czegoś takiego. Niech pan powie, skąd to się wzięło. Tak, ja już powtarzałem sądowi, że sposób widzenia śmierci w pogotowiu przez 12 lat jest taki, jaki widziałem tutaj. Jest dla mnie zawsze tragiczny i dramatyczny. Proszę sądu, powiedziałem, że całą w zasadzie tą najbardziej negatywną stronę Pawulonu zdobyłem w prokuraturze. Okazało się również, że osoba, która była odpowiedzialna za wysyłanie karetek do zgłoszeń, była również na usługach przedsiębiorców pogrzebowych. Doktor Roman Korczak zgłosił to na policję. Posiadał dowody, że dyspozytor celowo opóźniał wyjazdy karetek, by mieć więcej ciał na sprzedaż. Miałem przypadek otrzymania zlecenia wyjazdu do pacjenta porażonego prądem, która to wizyta była bardzo opóźniona. Kiedy przyjechałem na miejsce, człowiek już był młody, około 40-letni człowiek, mężczyzna, był porażeniu prądem już właściwie bez cech życia. Próby reanimacji spełzły na niczym. No i starszy dyspozytor później próbował wmówić mi, że przyjechaliśmy o dużo wcześniejszym czasie, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Znaczy Sender próbował po fakcie zafałszować dokumenty? Wydaje mi się, że mogło to mieć miejsce. Selder otrzymywał najprawdopodobniej pieniądze od firm pogrzebowych. Wśród tych firm, które przychodziły do pogotowia z propozycjami, pojawiał się Skrzydlewski? Na pewno. Tutaj pojawia się dyspozytor pogotowia, pan Selder. Najwidoczniej to on był osobą, którą dr Korczak oskarżył o celowe opóźnianie wyjazdu karetek. To zdaniem przełożonego było ujawnienie opóźnień karetek. Porównał on czasy wyjazdu ambulansów z czasami, które zapisywał Selder. Inicjator całego procederu, właściwie autor całej afery. Czyli procederu sprzedawania informacji. Tudzież tych deformacji, które z tego wynikają. Czyli ma pan na myśli uśmiercanie pacjentów, przyspieszanie śmierci pacjentów. Nie bezpośrednio przez niego, ale w sumie jak to się wymknęło spod kontroli, to nadal uważamy, że on jest odpowiedzialny za to. Poza tym ciążą jeszcze przecież nad nim zarzuty oprócz wątku korupcyjnego i sprawa opóźnienia celowego wyjazdu, czyli de facto to czym jest. Też formą uśmiercania tych pacjentów, by stracili szansę szybkiego dojazdu. Facet, ten cały Selder, z tego co się czyta w gazecie, tak, prawda? To albo nie jest do końca tak wszystko, jak jemu się zarzuca, albo jest wyjątkową, przepraszam, kreaturą. Tak. No bo to wie pani, to trzeba to mieć. Dlatego pytam, czy pan go zna.
bo byłam ciekawa, jak on biega. Jest tak z telewizji, to widać, że jest taki grzeczny, ułożony gość, prawda? Dzień dobry. Po bardzo wielu próbach udało mi się w końcu spotkać z panem Seldarem. Dziękuję. Największa firma obecna, pan, nie straszył mnie, pan właściciel dużej firmy, a odwrotnie, przyjechał z kwiatami, z butelką wina i zaproponował współpracę. Przepraszam, nie jestem pedałem, żebym do faceta chodził z kwiatkami. Jakby to była elegancka, proszę pani, dyspozytorka, to poszedł z kwiatami. Jakby pani powiedziała, że poszedłem z flachą do gościa. Więc jest to nieprawda. Pojawiły się nowe dowody i zeznania. Wskazywały one na to, że wszystkie łapówki były wręczane dyspozytorowi, panu Selderowi. Jak pan udowodni, że pan nie wziął łapówki? A jak pani udowodni, że wziąłem? Na podstawie zeznań na przykład pracowników firm pogrzebowych, którzy przyjdą i zaświadczą, że oni panu płacili. Jak? I tu nie chcę pani wejść, nie chciałbym, żebyśmy dalej wchodzili. Przyjdą i powiedzą, że panu płacili. Dawali mi do ręki. Tak, a za to pan... Super. I powiedzą, że za to pan miał opóźnić taki przyjazd i za to oni mieli mieć takie zwłoki dostarczone. I potem tak się stało, że pan Iksiński rzeczywiście... Jak będzie taki zarzut, będzie super sprawą. Jeżeli będzie taki zarzut. To będzie super sprawa. Jest bardzo łatwo udowodnienia nieprawdziwości takiego zarzutu. W jaki sposób? Nie umiem, nie chcę teraz powiedzieć. Ale jest pan przygotowany na tego typu obronę. Tak, oczywiście. Oczywiście. Otwarcie 32. Pałacu Pogrzebowego pana Skrzydlewskiego miało być uświetnione przybyciem samego biskupa. Ale miałam wrażenie, że biskup niekoniecznie chce być widziany z panem Skrzydlewskim. Kiedy przyjechałam, biskup wymykał się tylnymi drzwiami. I tak to czyli jest. Sama śmietanka już była. A oni będą mieli tutaj swoje biuro, tak? Przeniosą z tego cmentarza, bo mama mówiła, że będą mieli... To będzie ich biuro. To jest biskup Ziółek, ten, tak, który dzisiaj był? Tak. Czyli co, nie ma szans, żeby jakoś z ich... Włączyć do tego filmu. Włączyć to nie, to jest za dużo powiedziane. No nie, żeby nie. Może przy następnej okazji, jak pan będzie się z nimi spotykał, czy oni są w ogóle na nie. To znaczy się, proszę pani, może gdybym nie powiedział, o czym ten film, jaki jest zamysł, to by nie było na nie, ale... I to może pan źle powiedział, co pan powiedział. Proszę pani, powiedziałem tak, jak już się zorientowałem, jak mi wytłumaczył pan Sumera. Właśnie w tym momencie zdałam sobie sprawę, że cała trójka rozpoczęła swoją współpracę na początku lat 90. Zomera, doświadczony sanitariusz. Tomalski, nieoficjalnie odpowiedzialny za pogrzeby i za to, gdzie zabierane były ciała. I Skrzydlewski, doświadczony biznesmen. We trójkę stali się królami nekrobiznesu, dopóki coś nie stanęło na przeszkodzie. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale myślę, że szanowny pan, który kocha kwiaty, poruszał się w tym temacie jak goryl w nowoczesnym centrum handlowym, więc chciał zdobyć sobie takiego poplecznika, który go będzie troszeczkę prowadził, czyli poda mu rękę. To koleżeństwo to było takie szemrane, bo każdy się każdemu kłaniał, nawet się całował, ale to tak jak Breżniew z Honeckerem chyba. Podtekst tego był zwyczajny, finansowy. Jeden z aresztowanych kierowców karetek zaczął mówić, co działo się w ambulansach. Proszę. Niektórzy uważali, że kłamie, by zdyskredytować doktora Korczaka. Dzień dobry. Oczywiście. Zajeżdżamy, no faktycznie leży kobieta przed
personalką. No i lekarz dochodzi, tam sprawdził co swoje, siada do stołu i pisze tą karteczkę zgonu, nie? A taki pielęgniarz był, jemu było Paweł, czy Piotrek, już nie pamiętam tej chwili dokładnie. Doszedł do mnie i mówi, Janusz, ja jeszcze wyczuwam puls, nie? Tej kobiety. On się uczył za lekarza, ostatni rok. I mówi, idź przynieść defibrylator, mówi, i tą. I tam jeszcze ten sak, nie, żeby odsadzić i tutaj tak. No i ja poleciałem na dół, przyniosłem wszystko. Strzelił dwa razy, bez jego wiedzy, bez doktora. Strzelił, kobieta się podniosła. Strzyknął i tam jakieś leki do żylnie. Żeby ta wstała położyć na wersalkę. A kim był ten lekarz? Ładne nazwisko, a podły jak pies. On się nazywał Roman Korczak. Tak to mnie okrzyczano w tym kraju aniołem śmierci. Prasa, media określały mnie jako człowieka, który zabijał ludzi i brał za informację o ich zgonach pieniądze od firm pogrzebowych. Było to w czasie teraźniejszym i mijało się z prawdą. Kiedyś zgłosił się do mnie pracownik firmy pogrzebowej. Było to tylko raz. I proponował. Ale co? Pieniądze za informacje o zgonie. Skończyło się to na niczym. Nie przyjął pan tej propozycji? Ja po prostu nie chciałem z tym mieć nic wspólnego, bo taka informacja nie byłaby zgodna z w ogóle moimi poglądami. Dzień dobry. To już pan na wolności. Oczywiście. Czy wie pan, to może pan nie wie, a może pan wie, że doktor Korczak nie żyje? No, biło mi się to uszy. Co pan słyszał na temat jego śmierci? No, prawdopodobnie, że zatruł się sam. Samobójstwo? Samobójstwo. A wie pan, że on się załamał po tym wszystkim, co było napisane w mediach na jego temat? Po tym, co pan powiedział, między innymi. Tak, na pewno. Wydawało się, że coś ukrywał. Wina? Czy może gryzące sumienie? Czy może stracił szacunek dla śmierci? Part of the truth is 6 feet under. Samara został wezwany do sądu. Zastanawiam się, czy pan nas nagrywał tutaj cały czas, czy nie? Zobacz, Janek. Po sądzie? Nie wiem. Pan świadek przełożył w tej chwili kasetę. Nie wiem, czy nas nagrywał. Absolutnie nic nie nagrywa. Proszę pana, no, można nagrywać publiczną rozprawę, ale nie czyni tego świadek. Informuję o tym. Nic takiego nie robię.
Mam tutaj no, nagranie. Pana uprzedzam o tym, bo z pana wypowiedzi wnoszę, że ma pan takie jakieś skłonności, zdolności, inklinacje do działalności agenturalnej, powiedziałbym. W sensie szpiegowania. Czy była forma innej stymulacji pracowników pogotowia? Finansowej gratyfikacji za to, pieniężnej, za to, że członkowie rodziny trafiali do pana firmy. To znaczy w momencie, kiedy... Tak czy nie? Tak, była. Była. Ja zna pan Jacka Tomalskiego? Znam. Wie pan, gdzie on się teraz znajduje? Wiem. Bo musiał mu się pan opłacać. Znaczy opłacać. Forma opłacania polegała na tym, że myślę, że pan Tomalski wiele sobie... Pana, przepraszam pana, aha, nie chcę słyszeć pana dykresji, co pan sobie myśli, pan rozumiem. Tomalski. Proszę się skupić na odpowiedzi na pytania, dobrze? Jeżeli nie, to tak zrobimy przerwę, przesuniemy pana na 16 godzinę. Chce pan odpocząć? Nie, nie, bo pan nie ma formę. Przepraszam, być może mi się coś takiego zdarza. Być może, tylko na pewno. Na czym polega ta forma? Zostawiałem jakąś pulę, powiedzmy taką, która w prosektorium, tam był dyżur. Jak to się działo dalej? Myślę, że byłem okradany. Zostawiał pan pulę. Czego pulę? Taką, jaką ktoś czego? Sobie życzył. Pulę pieniędzy. Czego zostawiał pan? Środków finansowych. Jak dużo? Tego nikt nigdy nie wiedział. Ile to było, pan, ile... Wyjdzie pan odpocząć. Proszę, zażądam przerwę w pana przesłuchaniu, skoro pan nie wie, ile pan zostawiał pieniędzy. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A, nie jest pan w stanie sobie przypomnieć? Tak. To jest różnica. To proszę wrócić. A jakiego rzędu były to pieniądze? Skoro szczegółów pan nie pamięta, to może jakiego rzędu były to środki? Rzędu były to pieniądze? Myślę, że ta kwota oscylowała wokół 50 dzisiejszych złotych. Kiedy ty jesteś taki pracowity, ty? Ja się zastanawiam, od kiedy ty jesteś taki pracowity. Cały czas. To jak mnie zobaczył, to tu ukląk i przybija, a tak go nie ma. Jaki pracowity chłopak, no. Lisiu, pokaż no się. To jest brygadzista od wybijania trumien, no nie? Ostatnio jak puszczał do grobu, to mu telefon komórkowy wpadł. Do grobu i się zastanawiał, czy wejść po ten telefon, czy nie wejść, ale mnie zobaczył, to już darował ten telefon. No nie, liściu? Zadać. Powietrza nie masz w kole. Nadzieja jest w tym zawodniku, że on rozjedzie Filusia. On albo jest pierwszy, albo czwarty. To jest ostatnia niedziela twoja, to jest ostatniej szansy. Robisz 10 punktów, bo inaczej to jak Aśka mówiła, kurde. Pójdziesz na karawaniarza do nas. Pierwsze pana przesłuchanie to jest przepraszam za słowo spontaniczne. Przyznanie się do kilkunastu przypadków użycia Pawulonu, może 11, w celu pozbawienia pacjenta życia. To są pańskie wypowiedzi. Tak, no i z tego, że prokurator, że tak powiem, ukierunkował mnie. Tak. Odnośnie tego... Właśnie, prosiłbym pana raz jeszcze, może, bo to jest może nowa rzecz. O, wie pan, sposób manipulacji przez prokuratora, sposób ukierunkowania. W momencie, gdy ja twierdziłem, to chyba jest napisane, że nic nie wiem o tym Pawulonie, o tych rzeczach, prokurator mówi, że to jest nieprawda, on wszystko doskonale wie, mówi lepiej opowiedz, mówi tą bajkę, to i tak, mówi, jest nieważne. Nie wróćmy do tej bajki, bo pan tak zaczął, pytam, czy ściśle tak mówi prokurator? Tak mówił, tak, proszę sądu. A więc? W zamian za złożenie takich wyjaśnień, jakie teraz spoczywają przed sądem,
Obiecano mi w moim przekonaniu wiele. W pierwszej fazie była to niewinność, zabranie pieniędzy. Pan za obietnicę uniewinnienia bądź złagodzenia kary przez prokuratora przyznaje się, krótko mówiąc, do czterech zabójstw, tak? Tak. Powiedział pan też o braniu pieniędzy, tak? Proszę sądu, potwierdza mi. Prawdą jest, że w tym okresie czasu przyjmowaliśmy korzyści majątkowe od zakładów pogrzebowych. O kim pan mówi? Tak. O kim przyjmowaliśmy? O kim pan mówi? Sądu, wszyscy, którzy jeździli. Wszyscy, lekarze. Tak, ja już nie pamiętam nazwisk w tej chwili. Ale wszyscy mówią. Wszyscy, nie spotkał pan lekarza, który by nie brał pieniędzy za to? Nie pamiętam. Proszę bardzo. Panie Nowocień, czy ci dwaj pozostali oskarżeni, siedzący lekarze, siedzący na ławie oskarżonych, też przyjmowali pieniądze? Nie no, proszę sądu, ja powiedziałem, że w pogotowiu wszyscy. Ale tak, ja rozumiem, ale pytanie jest uściślające. Czy oskarżeni Wasilewski i Kuliński brali pieniądze za od zakładów pogrzebowych? Tak. W toku postępowania przygotowawczego, kiedy pan w tym czasie zwłaszcza, kiedy pan był intensywnie przesłuchiwany, sąd dysponuje ponad 30 protokołami pana przesłuchania. 38, co oznacza co najmniej 38 dni słuchania pana. Mam tu fragment pisma, które pozwolę sobie odczytać. Pana pisma. Dlaczego nie porusza się wątku firmy Skrzydlewski? Przecież każdy wie, że była ona kolebką początków brania pieniędzy. Sam osobiście na ulicy Dziewiarskiej byłem po pieniądze, które wręczał mi pan o imieniu Witek. Otrzymałem je, gdy w cudzysłowie skóry wychodziły. Dostawaliśmy na święta choinki, szampany, czekolady. Do tej pory mam kartki z pozdrowieniami i podziękowaniami za współpracę od tej firmy. Później pan Witek stwierdził, że nie będzie on płacił, bo to niebezpieczne. Wskazywał kwiaciarnie, w których można było odbierać pieniądze. Proszę sądu, ja powiem tak, zapomniałem o tamtych rzeczach. To jest prawda, co jest napisane. Czy jeszcze pan chce coś powiedzieć? Nie, dziękuję bardzo. Proszę pani, złoty 50 są, nie złoty 90, bo was naprawdę opierdolę. No, za zawyżanie ceny. Ty, nie wiesz po ile jest koreanka, złoty 90? Co? Wyglądasz jakbyś do gazu miała, prawda? Taka zwięziała, taka zmarznięta. Do uśpienia. A jutro będę strzelał, jedziemy. Niektórzy ludzie pracujący w pogotowiu mówią, że pana firma, wprawdzie nie pan bezpośrednio, ale przy pomocy innych osób, że dawaliście pieniądze pogotowiu za zwłoki. Czy to prawda? Dziwi się pani, że tak mówią? Ja się nie dziwię, proszę pani, dlatego że myśmy im ukrócili ten interes i teraz będą nas oczerniać z każdej strony, tak? Prawda? Co to znaczy ukróciliście? No ukróciliśmy, dlatego że można powiedzieć w pewnym sensie ja współpracowałem razem z dziennikarzami Gazety Wyborczej, którzy no jakby ten proceder uchwycili. Ja im dostarczyłem materiał. Nie mówiąc o tym, że jeden z oskarżonych siedział w jednej celi w więzieniu razem z człowiekiem, który wynajął nam niepłatnego zabójcę, więc ja mogę liczyć na to, że tu różne rzeczy dzisiaj się nam nie powie, tylko po zamówieniem trzeba te rzeczy udowodnić.
Skrzydlewski stracił swoją pracę w klubie piłkarskim, a ludzie zaczęli się od niego odwracać. Po tym wszystkim, co widziałam i słyszałam, czułam, że część mojego zaufania mnie zawodzi. Czy oni wszyscy czuli się winni moralnie? Ale udowodnienie winy przez prawo, a jej poczucie to coś innego. Proszę, świadka. Czy pan zna powody, dla których przeciwko panu w tej sprawie nie toczyło się żadne postępowanie karne? Czy pan zna powody? Nie. W tej sprawie odpowiada co najmniej kilku przedsiębiorców pogrzebowych. Muszę świadka powiadomić o tym, że i w związku z tym będzie moje pytanie, że przeprowadzane postępowanie przed sądem dowodowe w tej sprawie wskazuje na to, staram się to ubrać w delikatne jakieś słowa, że był pan pomysłodawcą całego tego procederu. Jeśli odniesiemy się do Gazety Wyborczej, która rozpoczęła tą głośną sprawę, prawda, to osobą, która udzieliła wywiadu z imienia, z nazwiska, byłem ja. Panie oskarżony, Nowocie, natomiast sytuacja procesowa jaka jest? W tym momencie pan widzi, bo widzę, że pan nie się, tylko słucha. Proszę powiedzieć, skąd pan zna tego pana? Tylko głośno i wyraźnie, proszę oskarżonego. Znam z zakładu pogrzebowego klas 13 Świdniarski, gdzie od tego pana otrzymywał pieniądze. Za co pan otrzymywał pieniądze od tego pana? Pan może tak chwileczkę, powiedzieć? Proszę świadka. Za co pan otrzymywał pieniądze? Za co? Za informację o zgonie pacjenta. Za informację o zgonie pacjenta. Raz, dwa, trzy, więcej raz. Raz od tego pana. Raz od pana, od tej osoby, która tu stoi, tak? Od świadka. A co pan mówił? Bo... Z kwiaciarni. Proszę Wysokiego Sądu, nie znam tego pana, nigdy go nie widziałem, nigdy nie wręczałem temu panu żadnych pieniędzy. Chciałbym pana spytać, jeśli można, w jakich kwiaciarni ktoś mu dawał pieniądze. Fizycznie jest to niemożliwe. Pan nie może, ale ja zapytam. W jakiej, bo pan, wie pan, no taka jest rola. W jakiej kwiaciarni? W której? Bo jest kilka, jak rozumiem, tak? Proszę? Jest kilka, jak rozumiem. No tak. Proszę. W 2010 roku to było na ulicy Pojezierskiej przy Zbierskiej, na kwiaciarni po prawej stronie, przy Pawilonie. I trochę wcześniej, w 2010 roku, w Łodzi, w Łodzi. Kto w Łodzi zaczął płacić pogotowiu, panie oskarżony? Jak ja przyjąłem się do Paskiego Pogotowia, to pierwszą firmą, jaką była właśnie pana Szczelskiego. Żadna z tych wiadomości nie została opublikowana następnego dnia w gazetach. Największy polski bohater, papież Jan Paweł II, nie żył. Wszystkie polskie kanały telewizyjne przez tydzień, przez 24 godziny na dobę nie pokazywały niczego innego. Gazety nie pisały o niczym innym, nie wspominając słowem o Skrzydlewskim. Prawie 4 miliony ludzi przybyło do Rzymu. Akredytacje wydawane były w większości dla VIP-ów. Skrzydlewski zniknął. Nie odpowiadał od 4 dni na moje telefony. Postanowiłam zadzwonić do jego córki. Dzień dobry, Monika Sieracka jeszcze raz mówi. Dzień dobry. Pani Asiu, nie mogę się dodzwonić do pana Witka. A ja się dodzwoniłam. No a właśnie, a ja nie mogę się dodzwonić. I gdzie on teraz jest? On teraz wchodzi do Bazyliki za chwilę. Do Bazyliki Świętego Piotra się dostał? Bo już go przeprowadzili, no. Aha. Teraz tam powinien wchodzić. Jest aha. Na placu Świętego Piotra na pewno. Aha. No. Bo przed chwilą pod zamkiem Świętego Anioła, jakieś 15 minut temu. Mhm. Więc wyszedł już tam do środka, na plac. Aha, to może dlatego nie odpowiada. I co, będzie jutro na pogrzebie? Tak. A jak mu się udało tam dostać? Czy tam nikogo nie wpuszczają? Siła wyższa. Siła wyższa? Trzeba mieć chody w niebie. A on ma? On ma, no. On już jest święty. Do życia. On nie, no, już jest święty? Udało mu się. No dobry jest, no to mu się udało. No. Mhm. Jeśli jest dobrym, to później Pan Bóg się wdzięcza.
Początku lat 90. Z kim jeździsz w pogotowiu? Była zasadniczą kwestią i oznaczała nie broń Boże lekarza, lepszego, gorszego, tylko konkretny zakład pogrzebowy. Oskarżony Nowocień Pawulon podawał. Biorąc pod uwagę liczbę przypisanych mu czynów i ten szczególny kontekst sytuacyjny, gdzie w jednym miejscu, w czterech ścianach blaszanej karetki spotykają się nadzieja pacjenta, zaufanie rodziny, potrzeba pomocy z bezwzględnym działaniem agenta ciemności, no, ubranego w strój sanitariusza. Takim pan był, panie Nowocień, panie oskarżony Nowocień. Takim pan był wtedy, kiedy pan podawał Pawulon pokrzywdzonemu szwalbę. Pokrzywdzonej Barasińskiej. Pokrzywdzonej Grabowskiej. Proszę oskarżonych o powstanie. Za zbiegające się przestępstwa orzeka wobec oskarżonego Andrzeja Nowocienia karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostali trzej oskarżeni również zostali skazani. Postanowiłam zakończyć tę historię tak. Mogą minąć lata, zanim inni ludzie zostaną wezwani do sądu. Zanim wyjechałam, chciałam pożegnać się z panem Skrzydlewskim. Być może zostanie osadzony on któregoś dnia, a być może nie. Jakie mogą być zarzuty? Łapówki? Poradziłby sobie z grzywną. Zostawiłam go na stadionie. Władczego, bogatego i samotnego. A co z jego dobrym imieniem? W trakcie śledztwa jeden z oskarżycieli stwierdził, że mogło zostać dokonanych około 20 tysięcy morderstw. Postępowanie toczy się nadal. W 2008 roku Skrzydlewski został ponownie wybrany na burmistrza. Wersja polska AKZ Studio. Tekst Kamila Nowak. Czytał Jakub Rutka.